Dzieci mogą się tu poczuć jak kierowcy, bo nowe miasteczko ruchu drogowego w Parku Śląskim dobrze imituje infrastrukturę, po jakiej poruszają się samochody. Ta atrakcja, która jednocześnie ma pozwolić na naukę zasad panujących na drogach. Łukasz Kądziołka. Wraz z otoczeniem kosztowało 10 milionów złotych i miało być gotowe w 2022 roku. O powstaniu miasteczka ruchu drogowego mówiono już 2 lata temu. Teraz w końcu zostało otwarte. Wybudowano je w miejscu, w którym znajdowało się stare miasteczko z lat 70. Odnowione miasteczko ruchu drogowego, bo przecież na terenie ośrodku harcerskiego działało tam przez wiele lat miasteczko ruchu drogowego, które z czasem jak gdyby podupadło. Ostatnio zostało wyremontowane. Mamy do dyspozycji nowoczesne, zminiaturyzowane uliczki. Można wyjechać z terenu zabudowanego i wjechać na autostradę, przejechać pod tunelem i przez rondo. Miasteczko będzie służyć przede wszystkim dzieciom. Pozwoli młodym uczestnikom ruchu drogowego poznawać przepisy, szkolić się na właściwie odwzorowanych drogach, rondach, stacjach. W przyszłości planujemy, zachęcamy szkoły, żeby przeprowadzały tam kursy na kartę rowerową. Oprócz miasteczka na terenie przy hotelu Scout powstały skatepark, pump track, ścianka wspinaczkowa i strefa malucha.